Witam Cię w kolejnym filmie. Zobacz, jaka ładna rzeczka za mną płynie, ale nie rzeczkę Ci chciałem pokazać. Takie w sumie miejsce znalazłem do nagrywania, żeby było trochę bardziej ciekawe. Chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć trochę na temat tego, jak utrzymać silną ramę w relacji. Co to jest ta rama w moim mniemaniu, w moim znaczeniu? Rama to jest jakby wpływ na dziewczynę. To, że Ty potrafisz utrzymać gdzieś tam swoje zdanie, kiedy dziewczyna mówi co innego, potrafisz wytrwać, narzucić kobiecie swoje zdanie, swoje myślenie. I dlaczego macie z tym problem? Macie z tym problem, bo niejednokrotnie kobieta mówi co innego i Ty się z nią spotykasz, chcesz ją pocałować, a ona mówi: oj, kolego, to nie teraz, nie będzie nic z tego, tak? I Ty się poddajesz, zniechęcasz, robisz się bardziej nieśmiały. Są sytuacje takie, gdzie dziewczyna też Ci mówi, dzisiaj do niczego nie dojdzie. Są sytuacje, gdzie Ci mówi, ja będę tylko zawsze Twoją koleżanką, nawet nie próbuj, Piotrek czy tam Antoni, starać się o mnie. No i widzisz, i problem polega na tym, że Ty, nie mając tej silnej ramy, będziesz ulegał takim słowom i kobiety w ogóle nie będą Tobą zainteresowane. Kobiety nie chcą faceta, który godzi się z tym, co ona mówi, tylko takiego, który jest trochę bardziej pyskaty, zalotny w takim sensie, że potrafi, tak jak mówię, przeramować jej odpowiedź, uśmiechnąć się, powiedzieć dobra, dobra i nieco lekceważąco pokonuje takie bariery stawiane przez dziewczynę. Jeśli teraz Ty się za bardzo przejmujesz tym, co ona mówi, to gwarantuję Ci, że nigdy nie będziesz miał takiej dziewczyny, jak chcesz mieć i będziesz popełniał przeogromne błędy z kobietami, wręcz w głupi sposób, zgadzając się z nimi, dyskutując na podobne tematy, myśląc, że ona ma rację. No, są absurdalne przypadki. Ja miałem konsultację, gdzie chłopak się 4 lata spotykał z dziewczyną. Tylko były jakieś tam pocałunki, takie buziaczki romantyczne, to była jego pierwsza dziewczyna. Kobieta się tam w ogóle nie chciała zgodzić na seks, że przed ślubem to nie da rady. No i był ślub, po ślubie też stwierdziła, że się nie zgodzi na ten seks, bo w sumie on nie zasłużył, on nie jest dobrym mężem i tak dalej. No, zrobiła z gościa tak naprawdę, no nie chcę mówić, że wrak człowieka, ale on już nie był mężczyzną tym, co był kiedyś, kiedy poznawał kobiety, kiedy z nimi pragnął czegoś więcej, zainteresowania, zaangażowania emocjonalnego, seksualnego z dwóch stron. I widzisz, i takie relacje Cię będą niszczyć, tak? Jeśli widzisz, że relacja nie idzie po Twojej myśli, Ty nie jesteś w stanie narzucić też z tej swojej ramy znajomości tego, co Ty chcesz mieć od dziewczyny, to to się nie może skończyć dobrze, tak? Jeśli się z nią spotykasz i widzisz, że nie ma poprawy, albo już często na początku są teksty, że facet powinien na to zasłużyć, na tamto, jak w ogóle kobieta używa takich sformułowań, to nie będziesz w stanie narzucić długofalowo swojej ramy. To jest moje doświadczenie, doświadczenie moich kursantów, ludzi, których szkoliłem, uczyłem tego wszystkiego, relacji. Jeśli kobieta używa sformułowań, Ty musisz na to zasłużyć i to jest bardzo częste w jej języku, pojawia się coraz częściej w takich kluczowych aspektach, jak łóżkowe sprawy nawet, to musisz się nad tym wszystkim zastanowić, bo to jest bardzo silny sygnał, że nie będziesz w stanie narzucić swojej ramy, swoich zasad gry i też nie będziesz miał z nią tego, co sobie tam wyobrażasz i o czym marzysz, fantazjujesz. No, z tego musisz być świadomy. Więc nie wierz w to, co Ci do końca mówi dziewczyna, bo ja już niejednokrotnie mówiłem, że kobiety bardzo wiele mówią poprzez swoje emocje, pod wpływem tego, co czują i nie jest to obiektywne. Niejednokrotnie bym miał sytuację, nie całuj mnie, pocałunek wejdzie. Bym miał sytuację, nie pójdę z Tobą na mieszkanie, na masaż i dziewczyna pójdzie, tak? Bo ona będzie chciała Cię przetestować. Natomiast testy to jest jedna sprawa, a druga bardzo istotna sprawa to jest takie właśnie manipulowanie faceta. Kiedy ona używa słów, Ty musisz zasłużyć. Także zwróć na to uwagę i jak padają te słowa, naprawdę bardzo ciężko Ci będzie narzucić własną ramę. I niektórzy faceci się na tym łapią, tak? Myślą, że to przejdzie, że dziewczyna zmieni zdanie, bo coś tam im obiecała, a ona tak naprawdę sprytnie manipuluje, odwleka w czasie albo te łóżkowe sytuacje, albo nie wiem, czasami są nawet sytuacje, że Ty chcesz wziąć z nią ślub, tak? A ona celowo odwleka i Cię łudzi, że to jeszcze za rok, poczekajmy, a w tym czasie ona chce się wybawić, wyszaleć, więc to może dotyczyć różnych kwestii związkowych, natomiast zawsze warto mieć się na baczności i zwracać uwagę na to, czy Ty jako facet narzucasz własną ramę, własne zdanie, czy ona z tym podąża, czy być może totalnie się wycofuje, ignoruje to, co Ty pokazujesz. Bo wtedy no, będziesz zawsze miał problemy. Jak chcesz, to słuchaj, jak nie, to nie. Daję Ci tutaj naprawdę dobre, wartościowe rady. Przez lata
się tego uczyłem, także wykorzystaj to. Do dzisiaj do północy możesz pobrać Jak pisać emocjonalnie z kobietami, 60% taniej. Ostatnia taka promocja, więc jak chcesz skorzystać, możesz sobie tutaj wejść z tego linka kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. I dzisiaj po północy podnoszę cenę. Naprawdę wartościowy materiał, gdzie pokazuję, jak pisać emocjonalnie. Pokazuję pewne zwroty, słowa, techniki rozmowy, które pobudzą emocje w dziewczynie, które sprawią, że się będzie chciała z tobą spotykać, które doprowadzą kobietę do emocjonalnego szału. Sprawdź, bo to działa. I to ostatnia taka promocja na ten materiał. Po północy cena dzisiaj rośnie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!